Cześć, witajcie moi drodzy rybicy z tej strony. Słuchajcie, pogadamy dzisiaj o tym, co się dzieje w Heroes of the Storm, o zmianach. Ci, którzy byli na streamie, mogli zobaczyć nową planszę, nową mapę. Postać Rhaegara, która jest naprawdę niezła, jak osiągniemy czwarty poziom. Czy odblokujemy talenty, ponieważ odblokujemy tam umiejętności do wilka. I wilk nieźle dziabie, jest niewidzialny, regeneruje się. Życie i manę regeneruje i jest totalna wymódź. Przejdźmy może najpierw do systemu profilu, tak jakby można by to powiedzieć, czyli opis profilu. Jak widzicie, tu się sporo zmieniło, ponieważ tutaj mamy levele po kolei. Jest ich tylko 10. Jeżeli odblokujemy czwarty level, o tutaj to są talenty eksperckie. I w tym momencie korzystamy naprawdę z pełnej gamy umiejętności bohatera, czyli trzeba trochę pograć daną postacią, żeby te talenty odblokować i móc coś stworzyć takiego mocnego tak naprawdę, bo wiele talentów jest naprawdę fajnych. No i tu jest cała lista bohaterów. Ta lista bohaterów w mojej ocenie jest tak średnio czytelna. Oczywiście można tu wpisać nazwę bohatera, ale ja wolałem właśnie taką listę bohaterów, których już mamy i tak dalej. Chociaż ci bohaterowie, którzy są dostępni z tych, których wykupiliśmy, prawda? Czy z rotacji, no to są na samej górze. Więc można by się przyczepiać, no ale wygląda to całkiem schludnie. Następnie nagrody. Tu mam nagrody za poziomy. Nasze poziomy. I tu nawet, ja już osiągnąłem 30 poziom, 3000 zł dostałem. Na 35 dostałem kolejne 3000 zł. I codzienne zadania, tu będą wyświetlane codzienne zadania. Teraz wystarczy zagrać 2 mecze bohaterem specjalistą, by zdobyć 200 zł. I co jest fajne, jeżeli chodzi w ogóle o złoto, to jest to, że w momencie, kiedy rozegramy jakiś mecz, no to w tym momencie na samym końcu dostajemy jakąś garść złota. Dosłownie garść, może to być 100, może to być 200, to już po wykonaniu jakiegoś zadania, ale tam 100. Przepraszam, 10, 20, 30 zł możemy otrzymać z każdym meczem, więc to złoto będzie zbierane i oczywiście będziemy mogli wydawać to złoto w sklepie na jakąś postać, prawda? Czyli to się akurat nie zmieniło, w sklepie zmian praktycznie nie ma, możemy wejść sobie na jakiegoś bohatera. No i tutaj mamy oczywiście skórki dodane. Najważniejsza rzecz oczywiście to są skórki mistrzowskie. Skórkę mistrzowską otrzymujemy w momencie, kiedy dobijemy 10 levelu postaci. Czyli w momencie, kiedy tutaj mamy na przykład level 5, to tu na samym końcu jest skórka mistrzowska. No i wtedy te postacie wyglądają naprawdę nieźle. O, tutaj są to warianty skórki, to są kolory. Jeżeli zobaczymy jeszcze raz Moradina i damy na czarny kolor, to gościu wygląda jak morderca totalny, zabójca ogrów czy coś tam. Więc skórki mistrzowskie czasami wyglądają lepiej, powiem wam, niż skórki takie do kupienia. Let's rock. Tutaj nie mamy skórki mistrzowskiej. No popatrzcie, dziwna sprawa. Aha, bo trzeba posiadać bohatera, wtedy on się wyświetla. Diablo. Nieźle. Ale zresztą niekoniecznie. Arthas. No, jak widzicie, te postacie naprawdę się odróżniają od normalnych postaci, to wtedy wiadomo, że gościu gra tym gościem bardzo, bardzo często. A on, tutaj jest mała zmiana, parasolka tylko w ręku praktycznie. Jakieś szczegóły tutaj nie ma. Zagara. Bardzo fajnie. Ok, przejdźmy teraz może do systemu rywalizacji i pokażę wam artefakty. Artefakty to jest taka dość znacząca zmiana. Powiem wam, że artefakty zmieniają sporo zmieniają. Tutaj mamy je do wyboru i do kupna. Nie jest ich wiele. To jest coś w stylu Masteries w League of Legends. Bo runy w League of Legends. Coś takiego. Więc mamy 3 sloty. Na każdym slocie są inne. Przeglądnijmy sobie je. Maksymalność, zwiększa maksymalne zdrowie. Na samym końcu plus 15%. To jest dużo. Następny królewski diament, który ja wykupiłem, minus 10% czasu odnowienia zdolności. To też jest sporo. Na końcu 10% do obrażeń leczenia od zdolności. Pierwotny rubin, plus 10% do obrażeń od ataków podstawowych.
Czyli na przykład dla tego szamana byłoby nieźle, bo on głównie atakami podstawowymi siecze. 10 ma plus 10 do maksymalnej wartości zdrowia z postaci osłon, czyli Tassadar i inne takie bajery. Następnie szybkości ataków podstawowych 10% również. Czyli 10%, 15% to jest już konkretna zmiana, musicie przyznać. Weźmy sobie tutaj to. Przejdźmy dalej. Tu są już tylko 4 artefakty. W tym przypadku mam 10% do obrażeń od ataków podstawowych uleczonych przy trafieniu. Okej. Okay. Łuska Alekstrazy. Plus 1 maksymalnej wartości zdrowia w postaci regeneracji zdrowia na sekundę. Te tłumaczenia polskie. Następnie plus 1 do regeneracji manny na sekundę. No to to jest wiadome. Bardzo mocne. Odłamek, znaczy mocne. Może nie bardzo. I tutaj mamy odłamek kamienia świata. Plus 15% do obrażeń zadawanych stronnikom i budowlom. Budynkom. Fortyfikacją. 10% do obrażeń. Więc tutaj możemy zrobić gościa na przykład Reynora na Demolition, który ostro rozwala fortyfikację. Taka postać jest bardzo, bardzo pomocna w tej grze. Następnie kolejny artefakt, amulet Hajdarinowy, zwiększa maksymalną manę o 40% do maksymalnej many. Do tego dowziąłem, kupiłem, bo jest mocne. Tutaj 40 many, to faktycznie mamy, no cały czas możemy używać umiejętności. Postać, która nie ma many, jest bezużyteczna, chyba że mówimy o takim gościu jak Illidan, który ma po prostu taką moc do użycia, podobnie jak Roach w World of Warcraft. Właściwie on jest takim łotrzykiem. Następnie gobliński skoczek. Tutaj mamy minus 20% czasu oczekiwania na odrodzenie. To jest też przyjemne. Są postacie takie jak Diablo, które się bardzo szybko pojawiają po śmierci. Może to być po prostu od razu, praktycznie. No ale minus 20%, fajnie. Jakby to było minus 50, byłoby jeszcze fajniej. Chociaż może to by było za częste. Noga Wirta, śmieję się z tej nazwy, ale fajnie. Plus 5 do szybkości ruchu. Szybkość ruchu w tej grze jest nieoceniona, po prostu jest genialna. Szybkie przemieszczanie się po planszy, po mapie, szybkie przemieszczanie się pomiędzy punktami, uciekanie, no, czy gonienie przeciwnika. Fajna sprawa. Szpicruta, plus 20 do szybkości podczas dosiadania wierzchowca. W niektórych postaciach, takich jak właśnie nasz szaman, ta pasywka, ten artefakt kompletnie był nieprzydatny, ponieważ on zamienia się w wilka, to jest instant, od razu. Jeden klik i jesteś wilkiem i atakujesz z doskoku, albo odgryzasz nogę, albo uciekasz, albo gonisz. I to jest naprawdę świetne. No ale ja tutaj 40% maksymalnej many. Tak, ja to chcę. No i to wszystko, moi drodzy, jeżeli chodzi o takie zmiany. Oczywiście są zmiany w interfejsie, jeszcze tutaj można sobie obejrzeć mniej więcej swoje wierzchowce, talenty bohaterskie i tak dalej. Więc to są takie drobne zmiany. Po skończeniu planszy jest oczywiście takie troszkę inne podsumowanie. No to wam też pokażę. No i oczywiście mapa. Nowa mapa, którą też wam teraz pokażę, grając Rengarem. Dowiecie się mniej więcej, w jaki sposób można walczyć z tym gościem. No i mam nadzieję, że szybko trafię na tą mapę nową. Jesteśmy w ogrodzie, słuchajcie, nie uwierzycie, ale zajęło mi to cały dzień, żeby w ogóle wylosować tą mapę. Więc trochę to trwało, ale już mamy wilka, pierwszy talent wybieramy. Ja tutaj wybieram uzdrawiający totem. Jest to totem, który uzdrawia 2% życia przez 10 sekund, co sekundę, jest naprawdę niezły. I co ma czas odnowienia 35 sekund. Widzę, że już tutaj walka. O, mamy gościa, tego uleczymy. Jak widzicie, tutaj on używa takich czarów, które zdają obrażenia obszarowe. Musimy na gościa też wrzucić, ale troszkę przyciszymy. Okej. I zaczynamy walczyć. On oczywiście walczy wręcz, tak naprawdę. Ale będziemy buffować naszego wilka.
Zobaczycie, w jaki sposób można ścigać różne osoby, doskakiwać do nich, zwalniać ich, unieruchamiać, parzyć kawę. A, dużo rzeczy można. Przyciszymy jeszcze troszkę, zobaczcie mi. Dźwięki ruchu, dźwięki otoczenia. Ok, dostosowane. Ok, i jest nastąpiła noc. I musimy oczywiście tutaj kwiatki zbierać. Czyli niszczyć stwory, najlepiej te duże. Dawać znać naszym gościom, że mamy zamiar tutaj atakować. Stawiamy totem leczący. Nie możemy w jakimś sensie odzyskać nasze punkty życia. No, przyłączył się jeden bardzo dobrze. Jak widzicie, jak atakujecie tego gościa, to już te kwiatki wypadają, można je powoli zbierać. Pięknie skończył na mieście. Uwaga! Ach! Co za sprudno. Jak widzicie, ja leczę kilka celów. Później możemy wziąć sobie pasywkę, która pozwala leczyć dodatkowy cel i troszkę mocniej leczymy. Mam nadzieję, że... Bierzemy tutaj w tym przypadku wilka, zwiększona regeneracja many pod postacią wilka. Zbieramy. Tutaj widzę, że Tauren przybył. Ach, niepotrzebnie odeszłem. Okej, dobiliśmy go, ale umarliśmy niestety. No, nasze, widzicie, nasi przyboczni, no, słabo się garną do tego, żeby te stwory rozwalać. Później jak zbierzemy 100 nasion, macie tutaj z boku, po lewej stronie jeden nasion zebrany, to możemy się przekształcić takiego stwora, który atakuje ostro przeciwnika, właściwie to fortyfikacje, zamienia ludzi w zombie, klan zombie tak zwane. I oczywiście warto się co chwilę zmieniać w wilkę, żeby atakować atakiem. O rany, ale mnie leją. Ale to jest nieistotne, wyleczymy się za niedługo. No i sobie wziąłem artefakt oczywiście do regeneracji many. W tym przypadku jest to bardzo ważne, żeby jak najczęściej sobie manę regenerować jak najszybciej. O, nie zdążyłem jeszcze uleczyć. Ech, ten czołg. Czołglista. Okej. Okay. Zbierzmy sobie. Widzicie, wilka możemy się zmienić bardzo szybko. Teraz wrzuciliśmy sobie maskowanie nawet. Czyli w momencie jak wchodzimy w wilka, to jesteśmy niewidzialni. Przeistaczamy się wilka. Jesteśmy niewidzialni przez chwilę. Leczymy gości. Okej, mamy ponad 100. Spróbuję się cofnąć. Wziąć. A, on mi weźmie niestety. Chociaż, ja wezmę, fajnie. Dzięki Numba. Dżumba. Okej, roślinny koszmar. I jak widzicie, tu mamy zamianę w klątwa zarodników. Ona zamienia w zombiaków. Takie roślinne zombiaki. No a tutaj sadzimy doniczkę. I zobaczycie, co będzie się działo. Okej, doniczkę sadzimy na tym terenie. I naparzamy. Naparzamy fortyfikację. W ogóle nie przejmujemy się niczym, nikim. Tutaj posadzimy zombie. Ładnie. Tam damy jeszcze naszą doniczkę. No. Jak ładnie. Widzicie, zamieniłem go jeszcze w zombiaka. No i oczywiście fort do niszczenia. I egzekucja po prostu. No, starałem się bronić, okej, okay. Wyrwałem, ale spróbujmy jeszcze tego kurwiaka dorwać. Się uleczymy. Oj, możemy szybko zniknąć wilkiem.
Po prostu wchodząc w niewidzialność przy przekształceniu. O, ładnie. Tego tutaj trzymamy. Co właśnie robią? Jakoś nie chcą atakować. Nie rozumiem, jest nas więcej. Okej, talent. Oczywiście leczenie pełne. O! Co za głąby, no. Nie cisną ostro. No, więc R-kę wzięliśmy. Pradawne uzdrowienie. Biorę to z tego względu, że naprawdę można bardzo długo utrzymywać team w teamfajcie. W ogóle trzymać team na polu bitwy. Jest jeszcze druga umiejętność. Się nazywa Rządza Krwi, no, która zapewnia polskim sojuszniczym bohaterom buffa, prawda? I później jest rozwinięcie tej Rządzy Krwi, która buffuje też linię i nie ma zasięgu ten czar, po prostu na całą planszę, na całą mapę. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że pradawne uzdrowienie po upgrade'zie, czy następnym levelu, właściwie chyba 20, no to leczymy 100% życia bohatera. I jest to czar troszkę dziwny z tego względu, że... że po prostu trwa. Ja wam pokażę na tym gościu, jak mi tylko głębiej ucieknie. O, gdzie najpierw jest ten flash, a później jest leczenie. O tyle to jest problematyczne, że w teamfajcie naprawdę trzeba szybko reagować. I ja się czasami się spóźniłem z leczeniem. Nawet mając połowę życia. Więc mogliby sobie darować ten fajny efekt i po prostu, żeby to insta buff o wiele lepiej i skutecznie byśmy leczyli ten szamanem. I lecimy po kwiatki. Jest już noc. Atak, atak, atak. Leczenie sobie tutaj dodamy. Damy sobie tutaj oczywiście burzę, dodaję obrażenia. I oczywiście zmiana wilka i atak. To trochę dezorientuje przeciwnika. Człowieka jak i moba. To jest naprawdę mocne, w szczególności do uciekania. Ten wilk jest mocny. O, tutaj mamy jeszcze gości. Wilczek i atak za 272. Później podwajamy ten atak i on zadaje ponad 400 obrażeń i z doskokiem. Doskok to jest mniej więcej dotąd ode mnie. To jest bardzo mocny doskok, bardzo fajnie się ściga krwawiących wrogów. Doskakuje, jest masakra. Na niewidzialności przybiegniemy przez chwilę. Lecimy, nie? I ba, cześć koleś. Leczymy się. Znikamy i dobijamy gościa. Rzucamy sobie na niewidzialnych właśnie tarczę. Biegniemy wilkiem i właśnie tarcza go bije. To jest bardzo fajne połączenie. A tutaj jest zwalniony totem. Zwalniamy tym totemem. Zamieniamy się w wilka, jak nie możemy dobiec do gościa. No i też możemy go dziabnąć. Teraz jeszcze nie mam tego doskoku. Byście to fajnie zobaczyli. O, teraz. Teraz będę miał doskok. Pokażę wam na czymś, o, na przykład na tym gościu. Okay. Wilk cienia. I lecimy. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby tym wilkiem się zmieniać. Piękny doskok, zwolnienie przeciwnika i pak. Mniej więcej tak to wygląda. Więc szaman jest bardzo mocną postacią, ale dopiero w momencie, kiedy uaktywnimy sobie czwarty poziom tej postaci, wtedy dostajemy. Wow, tutaj atakuje. Nie zwróćcie na to uwagi. Zamieniliśmy się w roślinę. A, jestem rośliną. Nic tak wygląda. Buff, ale będziemy gościa ścigać. Mamy wilka, a oni wilka nie mają. I doskok. Ach, piękny doskok. Rozleczenie. Ciśniemy tego roślinkę, ciśniemy. Zamiana wilka, doskok. Od razu, nie ma litości, nie? Wilk i gryziemy. Leczenie. Zostawimy totem. Ach, gryziemy gościa. Ale już mało mamy życia. O, przez chwilę żeśmy byliśmy niewidzialni, bo nie mogę im pomóc. Nie. Jest bez sensu ginąć.
Oj, gościu. Zwolnimy ich. Przeistoczymy wilka i go uleczymy trochę. Bardzo fajnie, bo to leczenie wpada na trzy postacie. Można je oczywiście wzmacniać, można zrobić je na maksa healera. Ale myślę, że buffnięcie wilka jest naprawdę fajną opcją. Bo no, goście tutaj. O, rany, nie zdążyłem. Nie zdążyłem kliknąć leczenie. A szkoda. Nie zorientowałem się, będzie stun. Tak więc widzicie, on jest bardzo mobilny. I to jest w nim genialne. Możemy się zmieniać od razu w wilka, atakować, szybkość ruchu zwiększa się o 30%, regeneracja życia, regeneracja many, prawie no 470, prawie pół tysiąca obrażeń przy doskoku. Można uciekać, można atakować, ścigać gości. Świetna rzecz. Ok, tutaj bierzemy na levelu 16. Tu biorę zimochwytny totem. To jest buff, który powoduje, że jak stawiam totem, to gość jest unieruchomiony, nie może się ruszać przez chwilę. To jest genialne do ścigania gości lub obrony swojej bazy czy czymkolwiek. Stawiamy totem, goście przez chwilę stoją. Oczywiście na takie sprawy to jest bezużyteczne moim zdaniem, nieistotne jest, ale w momencie, kiedy ścigamy gościa, no to jest genialne. To jest naprawdę świetne. Okej, okay, obrona, jeszcze raz obrona. O, jest sporo tych stworów. Widzicie, zamieniłem się na chwilę. Zniknąłem mi z pola manewru. Z widoku, przepraszam. To ma cooldown 54 sekundy to leczenie, więc nie bójcie się go używać. Idziemy pomóc tutaj naszym rodakom. Jest noc. Chodźcie, nie bójcie się. Czuję, Grimmick was podleczy. Pies, stawiamy totem. O. Leczenie. Totem leczący. O. O, jakoś się zawiesiłem. Wilkiem. Okej, tutaj rozwalmy. Kilka kwiatków i... Dobra, idą... A to idziemy pomóc. Idę pomóc. Już ignorujemy pewnie kwiatki. Ciśniemy na maksa. A taki healer na polu bitwy na linii, no to jest nieoceniony, jak dobrze wiecie. Jeszcze mam leczenie pełne. No i może fort padnie. Fort padnie, to jesteśmy w domu. Z tyłu mam, czy ktoś atakuje. Chcemy tam przepędzić tą zegarę. To szybko przepędzić. Come on. A, no nie ma szans uciec, szczerze mówiąc. Dokładnie. Sam na sam, jak widzicie, szaman jest mocny na takie postacie. Dobra, musimy troszkę teraz przydefować. Okej, okay, idziemy rozwalić tego, widzę na mapie, już nam dają sygnał. Idziemy znaleźć koszmara. Widzicie, świetne to jest przeistoczenie, uciekanie, doskok, uciekanie, to jest, jeżeli lubicie mobilne postacie, no to w tym momencie ten pan jest dla was. I full życia, proszę bardzo, i 54 sekundy do kolejnego, bardzo szybko można leczyć całą ekipę. O! Pięknie. Dobra. Czego? O, uciekaj! O, nie, na mnie się ujmie. Wow! No, koleś jest kurde, no wyciągnięcie ręki. Ojojoj, dorwał mnie. Wyrzut. Ogłębiec do góry.
Oj, nie ogarnęli troszkę. Ale można wziąć kwiatka i spróbować ich dobić. Ale zegara po prostu ignorowała atak. Ale sama tego nie zrobi. Niestety samemu się nic w tej grze nie da zrobić. Jakbyśmy tutaj wygrali team fight, to byłby wygrany mecz, nie? Byłby po prostu wygrany mecz. Jak mamy? 16-4. Goli 19 do 16. Jak widzicie, ilość leczenia 39 tysięcy. Całkiem fajnie, całkiem fajnie. Tym gościem się walczy. 17 sekund do respa. Tutaj dwie zegary walczą między sobą. Ale to zegary już ledwo dycha. No dobiją, dobiją. Znaczy easy target. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że oni tutaj rozwalą drugiego kwiatka. Właśnie. Trzeba będzie sprawdzić, co tam się dzieje. Ok, mamy level, zwiększona skuteczność leczenia, zapewnia efekt obszarowy. Czyli innymi słowy, gościa, którego leczymy za 100%, a pobocznie za 25%. Teraz tak, weźmiemy sobie obszarówkę, bo gościu zniknął. Wilka. I nie zdziałamy, idziemy do kwiatka. O, cześć. Stawiam to, ten da się postawić? Jest, postawiamy. No, nie zdążyłem się uleczyć. Co za maniana. Właśnie o tym mówię, że jak jest taki mocny teamfight i ktoś was zastanuje, głuszy, nie? No to rzucenie tego dość, że musi trwać, zanim ten efekcik sobie poleci, to dopiero następuje leczenie. No to macie jakieś 2 sekundy, no 1,5 sekundy przerwy, nie? I, no i wiecie jak to jest, wiecie co to znaczy 1,5 sekundy, nie? Przerwy. To było mocne. To było świetne. Jaki lur. Okej, rozwalcie to. Dajesz kwiatek, naparzasz. Nie ma litości. Szkoda, że nie doszedł. Okej, no i... A, Hyperion przyleciał. Pięknie. Z Yamato Ganon. Pięknie to Ganon. Oczywiście może... Nie powiem, że to jest win, bo widzę, że tutaj zegar zrobiła bardzo mocną push. Ale ja tam jak najszybciej pędzę moim wilkiem. Może ich uleczę. Aichilia. Come on. Biegnij, wilku. Biegnij. A jaki kontratak, proszę państwa, wilczkiem. Bago. OP. Nie OP. OP. Okej, totem. Jest unieruchomiony. Pięknie. Oj. Czy ja zawsze się muszę wpierdzielić na podwójny sztorm? Ale przynajmniej ukilowałem team. Zobaczymy jak idzie. Jest katapulta. Dobrze. Okej, pojawiamy się. Jak widzicie, no, zmrok zapadnie za 10-12 sekund. Idziemy na mida. Spróbujmy to pusznąć i nie zginąć. No nie. Ktoś tam mówił o nieginięciu, tak? Potem. I teraz ścigamy. Patrzcie na to. Jeden. Piękny. Double kill. No i teraz czołgiste. Będzie tylko i wyłącznie. Właśnie, tylko i wyłącznie. Formalność. Gościu się nie chce zamienić normalnie czołg i uciekać. No i GG. Well played.
mieści się dojadę, ale tak naprawdę gdzieś. I atakujemy górny kord, GG. Super. Jak widzisz, szaman jest bardzo skuteczny, bardzo szybko się przemieszcza i to jest jego plus. No i leczy wszystkich dookoła. Więc szaman, jak dla mnie, do teamfightu, w ogóle do gry, genialna sprawa. Myślę, że go będę nim grał do momentu, kiedy mistrzowską skórkę nie dorwę. I tak wygląda podsumowanie. Jak widzicie, to jest następna nagroda. Wariant wierzchowca, portret. Na razie mam portret zwykły. No i za każdym razem, jak walczymy, dostajemy trochę złota. Zmienili ten system. W tym momencie będziemy mogli z każdą grą dostawać troszkę złota, sobie mniej więcej gromadzić. Tu jest poziom gracza, poziom bohatera. Jest ich 10, 10 poziomów bohatera. No i z każdym poziomem odblokowujemy inne rzeczy. Dziękuję wam za uwagę. To był oczywiście Ogród. Nowa mapa w Heroes of the Storm. Trzymajcie się. Na razie.